Dzień dobry, dzień dobry. Agnieszka Dziekan. Już teraz zapraszam Państwa na wszystkie szczegóły prognozy pogody. Prognozy, która może nie jest tak wymarzona, jakbyśmy chcieli, ale spokojnie pracujemy nad tym. Pogoda jest niżowa, dużo frontów chłodnych napływa do naszego kraju i uwaga, swoje centrum fronty mają nad Danią i nad Wyspami Brytyjskimi. I uwaga, co to przyniesie? Przyniesie dużo opadów deszczu, przyniesie dużo grzmotów. Już od samego rana pierwsze wyładowania pokazują się, uwaga, w okolicach północno-wschodniej Polski. Nad pozostałym obszarem już coś faktycznie się dzieje. Całe Pomorze, całe centrum, Polska Południowa pod chmurami, deszczowymi chmurami frontowymi. Jeszcze w miarę pogodnie na Mazowszu i na krańcach Polski Zachodniej. Jeżeli chodzi o temperatury, do maksymalnie 15 stopni już teraz, a w ciągu dnia nie będzie zimno. Temperatura nie jest najgorsza, zwłaszcza nad Polską Wschodnią. Tutaj od 17-18 do maksymalnie 19 stopni. No ale właśnie ten wcześniej wspomniany front, który będzie nam dokuczał, nie tylko dziś, będzie dokuczał nam przez cały najbliższy tydzień. Tych opadów deszczu będzie naprawdę dużo i oprócz opadów czekają nas też również chmury burzowe. Będzie grzmiało i w centrum, i praktycznie nad całą Polską Wschodnią. Na zachodzie troszkę spokojniej i tu późnym popołudniem zacznie się rozpogadzać w okolicach Wielkopolski, Dolnego Śląska, ale tak czy siak przygotowuje się bez dwóch zdań na deszcz, na kurtki przeciwdeszczowe, na parasole, co kto woli, bo one bez dwóch zdań przydadzą się w najbliższych dniach. To są szczegóły prognozy pogody na dziś. Oczywiście informacji pogodowych jeszcze dzisiaj będzie więcej, więc nie uciekajcie, czekam na Was i do zobaczenia.